Panie marszałku, panie ministrze, Wysoka Izbo. Przedstawiciel wnioskodawcy zwraca uwagę, że nowelizacja ustawy ma pomóc emerytom i rencistom w najtrudniejszej sytuacji materialnej, wprowadzając zamiast waloryzacji procentowej waloryzację kwotową. Jeżeli rząd w ten sposób chce dbać o tę grupę społeczną, dlaczego nie zdecydował się, aby waloryzację kwotową zastosować w dłuższym okresie czasu, przez kolejne 2-3 lata? Wszak sytuacja gospodarcza w latach 2013-2014 raczej nie będzie lepsza niż dziś i opieka nad uboższymi emerytami także będzie konieczna. Dłuższy okres zastosowania takiego sposobu waloryzacji wszak bardziej pomógłby emerytom w najgorzej sytuowanym. Czy obecna propozycja nie jest więc tylko i wyłącznie działaniem propagandowym, a nie rozwiązaniem systemowym?